Witam, jestem Venom Lazarus, a to jest Minecraft Sen na jawie. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam kolejną fajną budowlę, która jest dokładnie tam, a raczej pod wodą. No, jak ktoś już widział w międzyczasie w jakimś odcinku, to tam się już troszeczkę ujawniło, co będzie. To są kopuły pod wodą. Bez skojarzeń oczywiście. Co jest ciekawego? Taka szybciutka historia. Ja kiedyś zaczynałem dopiero grać w Minecrafta, to było bardzo dawno temu. Oczywiście oglądałem filmiki wtedy, w starych, dobrych czasów, również CTSG. Serdecznie go pozdrawiam. I pamiętam, jak wybudował gościu pod wodą właśnie kopułę. Chyba bodajże jakiś tam ogród był zrobił, czy coś takiego. O, mamy świt. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I powiem wam tak, no też chciałem coś takiego zrobić, pomyślałem czemu nie. Było cholernie trudno. Najgorzej to z tym gruntem na dnie morza, no bo on nie jest równy i tak dalej. No, strasznie dużo było się chrzanienia, ale zrobiłem. Zrobiłem, moi drodzy, jakiś czas temu i to wam dzisiaj pokażę. Jesteśmy na tej takiej baszcie właśnie muru, więc sobie zejdziemy. Oho, brzydal. Paskuda jedna. Zanim zacząłem kręcić ten odcinek, to mnie zabił, no. Sobie zejdziemy szybciutko. Wbrew pozorom, słuchajcie, ja lubię drabinki w wieżach. Jest to fajne, no. Ja lubię, podoba mi się, no. Zobaczcie, zresztą teksturka drabinki jest nawet spoko, spoko. Miodzio. O. W następnym odcinku Snu na Jawie, bo niektórzy już będą mnie pytali, pobawimy się trochę mechanizmami, bo już dużo osób mnie pytało chociażby, jak zrobić o takie drzwi. O. O Jezus, coś się zlagowało, czekajcie. Nie wiem, coś się laguje, słuchajcie, zaraz. Może, o. O, z tej strony widać lepiej. O, widzicie? No i niektóre osoby pytały, jak to zrobić, parę innych mechanizmów, to sobie poświęcimy jeden odcinek, powiedzmy, na takie mechanizmy. Natomiast tak, gdzie my w mordę jeża jesteśmy? Aha. Wiecie co, poczytujemy tylko jedną rzecz. Nie będziemy tutaj się rozwodzić. Zrobimy sobie nockę. O. Gdzie jest zachód? Tam. Ta-tam. Dobra. Niektórzy się pytali, ta teksturka to jest żwir. Bardzo fajna rzecz, powiem wam. Bardzo ładnie wygląda. I tak, żeby dostać się do kopuł, no wiadomo, nie da się lądem. O kurczak, tam się popla. Chyba się topi, buu. Więc trzeba się przejechać kolejką. Kolejką. Ale psiulu, spadaj mi stąd. To jest moje tajne zejście. Już, do kąta. Mamy co mu dać? Mamy co mu dać. Masz. O. Jednego nakarmimy, drugiego. O, w mordę. O, nie wiedz... zapomniałem, że można je rozmnażać. No patrzcie. No dobra, to pytanie... Och, mordę, no. To teraz pytanie zasadnicze do tego odcinka. Słuchajcie, jak, załóżmy, piesek dostanie obrażenia, kiedyś można było go uleczyć mięskiem. Teraz jak jest uleczony, to widzę, mięsko działa na zasadzie rozmnażania. Jaki psiulek. No dobra, wiecie co, dosyć. Wy takie rzeczy już widzieliście. No i przez... wróć. Sobie zostawimy skrzynu niemięsko, żeby nie było. I po to je, kurde, nosiłem. Trochę przemeblowałem tutaj. No, żeby teraz bardziej tak... Oh, fuck. Ej, gdzie są jakie wózki? Weźmiemy ten? Dobra, weźmiemy ten. Nie wiem, gdzieś się podział, był wózeczek, wiecie co? Dobra. I do ogrodów to będzie na górę. Tyk. I jedziemy, moi drodzy. To jest pod ziemią. Zrobiłem taki tunel. O. No, myślę, że w porządku. Mogłoby być lepiej, ale jakoś mi się nie chciało. Chciałem coś przestronnego zrobić. Zresztą, specjalnie noc włączyłem, bo zobaczycie. O, jesteśmy już pod wodą. I patrzcie na to.
bombastik normalnie. Jesteśmy pod wodą. O, tam widzimy. Widzimy mój port. A tam coś pływa. Kolejną rzecz, jaką mogę wam pokazać, jak zrobić takie drzwi, jeżeli chcecie. Fajna zabawka. I witajcie, moi drodzy, w moim ogrodzie botanicznym. Tradycyjnie każdy musi mieć użytkownik, gracz Minecrafta musi mieć własne biomy. Słuchajcie, własne biomy ja sobie zrobiłem. Zobaczcie, to jest bardzo duże. To jest coś troszeczkę, ja wam powiem, chyba, ja nie wiem, czy nie drugie tyle większe niż CTSG wybudował, bo chciałem naprawdę duże, no bo te biomy takie malutkie mu wyszły, więc... No wiecie, ja lubię, jednak lubię monumentalne budowle. Od razu przyznaję, przy budowie, a raczej przy budowie ogrodów, dwa razy tylko użyłem too many items, czyli po prostu wycheatowałem sobie blok, ale zaraz wam powiem jaki. To nie jest śnieg, żeby było śmieszne. Znaczy, to jest śnieg, ale nie wycheatowałem go. Bardzo prosty sposób. Jeżeli chcecie mieć śnieg w miejscu, który, kurczę, no nie nadaje się, no bo nie wiadomo, nie pada z góry ani nic. Słuchajcie, bałwana wystarczy tutaj postawić, on sobie pochodzi. Ja tylko, widzicie, co zrobiłem? Ogrodziłem tu płotkami dookoła i puściłem kilka bałwanów i one sobie chodziły tego. No trochę to trwało, ale dzięki temu mam wszędzie śnieg. Więc nie ma potrzeby cheatowania. I pamiętajcie, że na przykład tutaj z glowstone'a zrobiłem taki świetlik. Tylko pamiętajcie, że glowstone też wydziela ciepło i rozpuszcza się śnieg. Więc musi być w miarę tam dwie kratki jeszcze więcej w dół. Więc tak, to jest biom mój zimowy. Jedyny blok w tej kopule, który został wycheatowany i też zresztą niedużo, to jest lód. O, to jest to. No bo stwierdziłem, słuchajcie, no tak... Brakowało mi troszeczkę charakteru, bo tutaj była woda i tak dalej, ale w końcu jak lód jest, to jest tak fajnie wygląda, zobaczcie, taka górka, drzewka sobie stoją, może mało tych drzewek, ale zresztą w zimie chyba jest mało tych drzewek tam w górach, jest tutaj, o, tak, fontanna, tutaj woda, pod wodą nic nie ma, jakby coś. Wejdziemy, można wejść na górę bezpiecznie. No słuchajcie, to jest prawdziwy ogród. O, i tu jest taka mała sadzawka. I robimy yupi plum. O, tak to wygląda. Taki mój wodospadzik. Fajna rzecz, powiem wam. Oczywiście zbudowane wszystko jest w ten sposób, żeby dziadostwo nie spawnowało. Nie lubimy dziadostwa. To jest moja fontanna. Epicko. Tak, 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 wiem, nie nadużywać słowa epicki. Rozumiem. Tu mamy biom oczywiście pustynny. A. Proszę. Oczywiście lufciki porobione, żeby się światełko paliło, żeby mi coś się nie spawnowało, ale z tej perspektywy wygląda świetnie. No nikt nie każe wam chodzić po tym. Kaktusiki są, piaseczek jest, suche krzaczory też są. Wiecie co, już nie pamiętam, jak się je zbiera. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie nie nożyczkami? Nie wiem, no i nieistotne. No oczywiście, co to za biom bez netheru? No słuchajcie, no mój nether kochany, no. O, proszę. Narobiłem się przy tym? Słuchajcie, to nie jest takie proste. Wcześniej te płotki, zanim były twierdze i tak dalej, były drewniane. Jak ja się namęczyłem, żeby ich nie spalić. Chyba z 5 razy spaliłem. Zanim zrobiłem tak, żeby wiecie... Żeby się za blisko lawa nie wylała i tak dalej. O, to jest mój nether. Można sobie dookoła pobiegać, o. Rzucić jajko? Rzucimy jajko, a co? O, dobra. Wiecie co, sekundkę? O, chlebusia ile mam, no. No. O, jest myszka. Niam. No i tak dookoła można każdego przejść, poglądać sobie. No jest to naprawdę takie fajne, bardzo przyjazne. Oczywiście grzybów mi się rozrosło. Jeszcze grzyby mi się rozrosły w wersji 1.1 czy 1.0? No nie pamiętam, w każdej którejś z tych wersji. No i tak zostało, ale jest spoko, powiem wam. Chociaż, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Niech ktoś mi napisze...
Oczywiście mądrze, nie byle jako głupie odpowiedzi. Niech ktoś mi ją napisze. Czemu twórca, czyli Notch, czy kto tam inny, wymyślił, że w Netherze, czyli w piekle, rosną grzyby? Tego nie za bardzo rozumiem. O, tutaj takie fajne, o, też fontan, znaczy takie spadające woda, jeziorko, no, cacy malina. Idziemy dalej. Oczywiście, no to już biomu zwykłego leśnego nie muszę wam przedstawiać, no to każdy wie, o co chodzi. Proste, logiczne. Brzoski, dęby, trochę trzciny, troszeczkę gdzieś tam woda. No i tak wyglądała pierwsza kopuła moja, którą wybudowałem. Skończyłem ją budować w środku w wersji 1.9. Czy 1.8 albo 1.9, żeby nie skłamać. Ale później się pojawiło coś innego, więc stwierdziłem, trzeba drugą kopułę. Zobaczcie, mamy drugą, taką samą kopułę. Ale wiecie co, to było już nudne. Trzecie już nie zamierzam budować. O nie. Jak drugą budowałem tak mozolnie pod tą wodą, ile razy ja się utopiłem. Aj, kombinacje z trzciną, bez trzciny. Kurczę, jak ktoś wie, o co chodzi, no to chwała mu. Nie, powiedziałem, więcej nie buduję. Tym bardziej, że zobaczcie, wyrównany teren jest na dole. Ile ja się nakopałem. A tutaj mamy następne biomy. To jest tak, może z tej strony. To jest biom bagienny. Tylko, że wiecie, no, tutaj, no nie za bardzo się dało zrobić, żeby ta trawa była ciemna, taka, wiecie, jak na bagnach, no nie? No, ale mam nadzieję, że to jako tako wygląda, wiszą te o, to zarąbiście wygląda. Wielkie drzewostan, o, i sobie rośnie. Właśnie to są te mchy na bagnach, bo wiecie, z drzew tak zwisają mchy. Takie ponure to. Też minimum światła, grzyby, o. Drugi biom, to jest chyba najnowszy, to jest dżungla. Dżungla, lubimy dżunglę, bardzo lubimy dżunglę. Specjalnie zasadziłem tak drzewa, o, tutaj, tak w ziemi, o. Mam nadzieję, że to dżunglę przypomina. Trochę podobna jest do tego bagna, przez to, że bagno jest takie jasne, ale... Ale za to jest to drzewko, jak ten kakaowiec, ale jak mi się podobają te liście, powiem wam. Fajne, bardzo fajne. No i ostatni biom. Oczywiście też fontanna, taka sama jak w pierwszej kopule. I kolejny biom. I tutaj od razu halt, mówię jasno. Grzybnie wycitowałem. To jest drugi klocek, tak jak mówiłem, wśród tych wszystkich kopuł. Dlatego, że stwierdziłem, że jakbym trawę posadził, no to do dupy to by wyglądały te grzyby. A tak to ma być biom prawdziwy. Więc wybaczcie mi moją słabość do precyzji i do tego, że lubię, jak coś naprawdę miodzio wygląda i tak prawdziwie. Stąd mamy biom grzybowy. Kurde, ale tych grzybów się rozrosło. Mordę. Są grzyby, tak jak pokazywałem wam kiedyś na tej wyspie na morzu. Nie wiem, dlaczego przeważnie wyspy są na morzu z biomem grzybowym, powiem wam. To mnie zastanawia. No ale... no dobra, to tyle widzieliście. Teraz sobie podlecimy. Sekundeczkę. Wyłączę, żeby mi to... O! Z góry to tak wygląda. Oczywiście grzybki od góry muszą być oświetlone, a to dlatego, że się paskudztwo, kurde, spawnowało na grzybach. Więc tak, bagna, czyli swamp. Biom grzybowy. Cholera, mój angielski leży, widzę. Mushroom biom. Dżungla, czyli jungle. Fajne. Podobają mi się te liście, słuchajcie, zarąbiste. Podlecimy sobie tutaj. Nether biom. O. Forest biom, czyli leśny biom. Winter biom, czyli zimowy biom. Cholera, jak jest pustynia po angielsku. Nie, no wiecie, sorry, ale ja się tak też przypominam sobie angielski dzięki temu, no bo się przydaje, słuchajcie, przydaje się, uczcie się angielskiego, to jest fajna rzecz. Ja wiem, że czasem nie wchodzi do głowy, ale summa summarum bardzo się przydaje, nawet w głupie w granie gdzieś na serwerze, żeby z kimś pogadać. A desert biom, o, okej, przypomniałem sobie. No i tak to wygląda, słuchajcie, w ogóle fajnie to wygląda z tej perspektywy według mnie. Widzicie, tak... w różnych kolorach i tak dalej. Ja mam nadzieję, że Notch, jeżeli doda jakiś, czy tam jeb, czy jaki inny, kurna, dziwny człowiek, jak doda kolejnego bioma,
to będzie jakiegoś innego koloru niż te zielone trawy. To wtedy wiecie co, przedzielę tutaj w połowie i ten kawałeczek, tą jedną ćwiarteczkę zagospodaruję. I wtedy będziemy mieli tu zielone, tam zielone, tu grzybowo, a tu coś innego. O! Malina! O to chodź. Ale gaduła ze mnie. Dobra, idziemy sobie piechotą. Jeszcze popatrzcie na odchodne. Lampeczki świecą się. O, już mamy dzień. I chyba pada na powierzchnię, bo laguje jak... Tu taki łącznik. Powiem wam, naprawdę genialnie to wygląda. Przynajmniej dla mnie. No, wiecie, komentujcie, mówcie, co myślicie o tym. Ja wiem od razu, że tam swego czasu na początku jakieś osoby pisały o cheatowaniu bloków, że albo survival, albo cheatowanie. Ja powiedziałem i to. Dlatego, że tak jak widzicie, lód nic mi nie daje, jeżeli chodzi o survival. No nic mi nie daje, no przeżycie, no po cholerę mi. Ale lód mi daje estetykę. A estetyka jest bardzo potrzebna, żeby to naprawdę fajnie wyglądało. Boże, jak ja się mądrzę. Dobra, jeszcze sobie z tej perspektywy zobaczymy. O. Znaczy, że to też nie piękne. Dobrze, to sobie idziemy. Jeszcze sobie podjedziemy do góry. Łózek, a co tu mam? Łuski, a tutaj co mam? Mięcho nieprzepalone, nie wiem skąd ja te mięcho mam. A, słuchajcie, bo mi się krowy swego czasu spawnowały tam. I jedziemy. Niektóre osoby pytały, jak często będą się teraz pojawiać Sen na Jawie, kiedy następny odcinek. Nie ma problemu, słuchajcie, trudno mi powiedzieć. Tak jak mówiłem na początku serii, że różnie to bywa, czasem kręcę odcinki, jak zauważyliście, nawet dwa w tygodniu Snu na Jawie, a czasem jeden w tygodniu, no to jest tak różnie, dlatego że naprawdę niektóre moje projekty są bardzo duże i wiecie, no nie zawsze mam czas. Wiem, co jeszcze może was zainteresować, zobaczcie. Też mogę wam pokazać, och, mordę rozwaliłem, sekundeczkę. To się wytnie. O, nie było fejla. Dobra, no to ja wyłączę to do dziadostwo. Jak to się wyłącza? O tak. Dobra. Można ręcznie wyjść. Tylko po co? Bo to jest, o, wjazd na ten. Ale powiem wam, fajnie to wygląda jadąc. Z tej wieżyczki. Jeszcze raz, może możliwe, że pokazywałem, ale to mnie tak cieszy. Zobaczcie, i otwieramy chlast. I się zamyka. No super. Dobra. Idziemy na górę. Niech ktoś da noc. Maluszku, czemu nie urosłeś? Maluszku. Piękny pieseczek. Poproszę noc. Hej, noc. Hop. Dobra. Wychodzimy. Oczywiście takie możliwości tutaj, tam za tym mam niezagospodarowane. Czekajcie, wiecie co? O, podlecimy. O, niezagospodarowane, ale specjalnie zostawiłem tak, no bo jest ładnie. Teraz zobaczcie jeszcze w nocy, jak wyglądają te kopuły z bliska. O, patrzcie. Coś pięknego. Pewnie znając, wiecie co mnie, teraz mówię, że trzeciej nie pobuduję, że tego, ale kiedyś jak coś jeszcze będzie do umieszczenia w tym, na przykład jeszcze kolejny biomy i tak dalej, a miejsca zabraknie, to powiem wam, chyba jeszcze trzecią wybuduję i wybuduję ją tu. I będą takie trzy połączone tymi łącznikami. No to by było nawet sexy, powiem wam. Świetnie to wygląda. No dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. To jest efekt pracy, jeżeli chodzi o te kule, to znaczy te sfery. To jest efekt pracy. Jedna taka kula to się buduje dwa tygodnie? Chyba tak, przepraszam. Chyba tak, bo może, no tak, właśnie, zależy od czasu oczywiście, ale powiem wam, że to nie jest prosto wybudować, bo wiecznie topienie się i tak dalej, ale a tak jak mówiłem, my gramy tutaj, moi kochani, na survivalku. Więc na survivalku boli.
Jeszcze zamnożymy kopyta. O, proszę. Jednym z dobrych motywów jest to, że tylko klocek wody jest nad tą kopułą. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Niektórzy by się zaraz zapytają, bo jak wszedłem w wodę, no to było wszystko widać. Słuchajcie, nie lubię tego. Nie lubię tego jak cholera. A mianowicie, robię teraz projekt pewien. Jest to projekt upiększenia mojej kopalni, bo kiedyś miałem takie wielkie wyrobisko kamienia, dziurę olbrzymią, ale stwierdziłem, że zrobię tam coś fajniejszego. Znaczy, przystosuję ją po prostu odpowiednio do technologii. Coś więcej będzie za jakiś czas dopiero na ten temat. Ale patent jest tego rodzaju, że no cóż, to jest prawie przy Netherracku, nie Netherracku, Jezu, Admin Cube. No to przy samym dnie mapy. I powiem wam, lipa jest taka, że tak ciemno tam było przez tą cholerną mgłę, że niestety musiałem się pogodzić z tym, musiałem Optifine'a zainstalować. Boże, nienawidzę takich dodatków, no ale. No i efektem jest to, że tak samo jak wpadnie się do wody, to jest wszystko widoczne w wodzie, widzicie? Jak kurde w dzień. No ale dobra, no ale widzicie, jak to wszystko jest wyrównane, ładnie tego, żeby to wyglądało jakoś. Przepraszam. Kłaczek. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Jak najwięcej komentujcie, piszcie, co o tym sądzicie. No i subskrybujcie, bo zbliżamy się do 600. Systematycznie, powolutku. Może kiedyś będziemy mieli jeszcze większą widownię. Zobaczymy. W każdym bądź razie trzymajcie się cieplutko i do następnego. Hej!